W niedzielę 5 sierpnia w Kamionce po raz jedenasty wędkarze uczcili zawodami pamięć wieloletniego prezesa koła Amur Stanisława Śliwy. Pogoda nawet sprzyjała, bo upału nie ma za dużego, frekwencja jest w miarę taka jak corocznie, bo zawsze ci sami sympatycy tego wędkowania, bo trzeba zaznaczyć, że to nie jest wędkowanie na sportowe, takie typowe tyki, baty, tylko są... Gruntowe i spławik. Zawody upamiętniające prezesa Śliwe są jednymi z ważniejszych w roku organizowanych przez Amura. Do udziału w nich zapraszani są również członkowie innych kół. Walne zebranie e, uchwaliło ten memoriał ku czci kolegi. I już tradycją jest, myślę, że będzie i po mnie. Że ten memoria bo zawsze życzeniem było Staszka takie właśnie wędkowanie i tą tradycję będę, pod, będę podtrzymywał. Zwycięzcą tegorocznych zawodów został Dariusz Rokosz. Puchar ufundował syn Zmarłego Prezesa Bartłomiej Śliwa. Drugie miejsce zajął Piotr Potwora, a trzecie Jacek Matera. Wręczono też nagrodę za największą rybę. Tym razem był to 28 centymetrowy lin, który wylądował w siatce Andrzeja Anyszka.